Witajcie drodzy kochani, w dzisiejszym programie chciałem wam opowiedzieć kilka słów o duszy i o przemijaniu. Otóż wiele osób w tym świecie materialnym posiada bardzo dobrą pozycję społeczną. Mają piękny dom, piękny samochód, piękne dzieci, piękne konto bankowe. No jednym słowem, no nie brak im niczego. Ale wiele osób musi zdać sobie z tego sprawę, że ten świat materialny jest przejściowy. Że po prostu nic nie jest tutaj wieczne, wszystko jest jakby na moment, wszystko jest przejściowe. I w jednym dniu po prostu nasza dusza, bo tak naprawdę jesteśmy duszą, nie jesteśmy tym ciałem materialnym. To ciało materialne jest jakby taka okrywa, które po prostu nam okrywa naszą duszę. Nasza dusza będzie musiała to ciało porzucić i będzie musiała się udać w odpowiednie miejsce, albo to będzie świat duchowy, albo to będzie następne wcielenie w tym świecie materialnym, albo to może być promocja na planety niebiańskie, w zależności od naszych myśli, w zależności od naszych czynów. Są wyższe autorytety, które kierują jakby karmą, to jest Dharma Raj, to jest taki specjalny półbóg, który jakby jest królem karmy. On jakby potem jest osoba jakby sądzona za te swoje uczynki. I w zależności od swojej karmy osoba się udaje w jedno miejsce lub w drugie, albo jest skierowana do piekła, bo też istnieją różnego rodzaju planety piekielne, które są poniżej tej planety. Dodajmy, że nasza planeta znajduje się mniej więcej w połowie naszej galaktyki, że to jest mniej więcej centrum galaktyki, gdzie my mieszkamy w tej chwili. I poniżej naszej planety również istnieją Patala Loka i inne systemy takie niższe, które po prostu są planetami niższymi, gdzie życie jest bardzo trudne, gdzie są duże upały, gdzie jest bardzo gorąco. I tam właśnie udają się, reinkarnują osoby, które nie spełniły oczekiwań w tym życiu, czyli po prostu były osobami bardzo złymi i działały bardzo źle w tym życiu. Ja bym powiedział tak, że guna dobroci prowadzi nas do awansu. Z dobroci można awansować na wyższe systemy planetarne. I z tych wyższych systemów planetarnych, jeżeli awansujemy, nasza świadomość cały czas jest jakby awansuje i nie jesteśmy jakby przywiązani do świata materialnego, wówczas możemy się wyzwolić z atmosfery materialnej i udać się do świata duchowego. Jeżeli osoba naprawdę jest bardzo przywiązana do świata materialnego, wówczas nie będzie łatwo opuścić ten plan materialny i będzie musiała niestety po opuszczeniu ciała materialnego dusza znowu będzie musiała wejść w następne ciało materialne i narodzić się znowu w tej atmosferze materialnej. Może to być Europa, może to być Afryka, Indie, to w zależności już od karmy danej osoby, gdzie przewodnicy karmy ją skierują i też subtelny umysł. Ponieważ umysł jest ciałem subtelnym, materialnym i cały czas jest jakby połączony z duszą. I właśnie to ciało umysłowe również z ciałem subtelnym wychodzą w czasie śmierci z ciała materialnego. Chciałbym dodać, drodzy kochani, że bardzo dobrze jest w życiu postępować w sposób właściwy, czyli w sposób dobry, z miłością, żeby ćwiczyć po prostu w sobie tą miłość, otwierać te czakry, otwierać miłość w sobie, ponieważ dzięki temu, że otwieramy nasze czakry i pracujemy z miłością, będzie nam łatwiej w momencie opuszczenia ciała po prostu to ciało materialne opuścić, ponieważ nie będziemy już tak bardzo przyzwyczajeni do materii, będziemy jakby ponad platformą materialną, będziemy transcendentalni i będzie bardzo łatwo nam to ciało i te włości materialne opuścić. Słyszeliście może o zamkach, na których straszy. Dlaczego na tych zamkach straszy? Chcecie wiedzieć prawdę. Ponieważ właściciele tych zamków byli bardzo przywiązani do swojego domu, do swojego zamku, do swoich bogactw, do wszystko co posiadali, do swojej służby. Także w momencie śmierci oni tam są cały czas uwięzieni, jakby przywiązani na planie subtelnym, materialnym jako duchy i po prostu słyszy się pewne historie, że na zamkach straszy, że się dzieje to, czy się dzieje tamto, a to po prostu są istoty, dusze, które są tam przywiązane do tego miejsca, do tego, gdzie po prostu żyły, tam mieli swoje bogactwa i to właśnie są osoby, które są przywiązane właśnie do tego świata materialnego.
Dlatego trzeba zająć się poważnie jogą i zacząć intonować mantry, które nam powodują jakby ewolucję duchową. Na przykład mantra, którą znam, to jest Radę, Radę, Siam, Radę, i powtarzać tą mantrę przynajmniej z pół godziny na dzień. To nam da siły duchowe, to da nam jakby taką radość życia, że jesteśmy zadowoleni, duchowo awansujemy, i to właśnie są mantry, które nam pomogą dojść właśnie do życia duchowego, do takiej jakby wewnętrznej harmonii. Dodam to, kochani, iż proces duchowy to jest proces, który jest przez całe życie. Przygotowanie umysłu na opuszczenie tego ciała materialnego to nie jest kwestia jednego dnia, jednego miesiąca. Po prostu trzeba medytować już od wielu, wielu lat, żeby mieć tą świadomość czystą, żeby nie być przywiązanym, nie być przywiązanym do osób, do różnych sytuacji, do różnych krajów. Po prostu jesteśmy w tym kraju, gdzie musimy być, gdzie jesteśmy. To jest wszystko kierowane prawem karmy. Na marginesie chciałem dodać, iż nasza firma Energy Aron, na linku pod YouTube'em znajdziecie, drodzy kochani, odnośnik do naszych aukcji. Jeżeli ktoś chce zakupić sobie odpromiennik, żeby się odpromieniować, żeby się wyleczyć z pewnych chorób, żeby po prostu wyleczyć się z depresji czy innych schorzeń, może go sobie zakupić. Dziękuję Państwu za uwagę i do widzenia.